Witam wszystkich w czwartek 10 marca na porannej aktualizacji sytuacji na Bitcoinie i Ethereum też sobie zrobimy. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Także przechodzimy już sobie do wykresów. Wszystkich chętnie zapraszam do naszej grupy na Telegramie i kontakt mailowy ze mną przez Telegram, przez maila. Jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, wszystkie informacje wyślę tutaj na maila. Jeżeli będziecie potrzebowali jakichś dodatkowych informacji odnośnie dołączenia, oferujemy szkolenia, sygnały. Także ciekawa grupa. Zapraszam wszystkich. Przechodzimy sobie już teraz do wykresów. I zaczynamy od Ethereum dzisiaj, tak wyjątkowo. Ethereum podobnie jak Bitcoin, no, lecimy w dół, dokąd polecimy na ten moment zasięgi, które można sobie wyznaczyć. No to dla mnie następne wsparcie jest 1337, tutaj ta zielona linia i tutaj 1250. Następny jest to interwał jednodniowy, także dość szeroki interwał z tego względu, że no, przy tak silnych ruchach, jakie wczoraj mieliśmy, trzeba na to spojrzeć tak z trochę dalszej perspektywy. 1289 i tu przetestowanie tej poprzedniej konsolidacji. Jeżeli wybijemy ten poziom, no to jest 1337, 1287. Tutaj w te rejony możemy spaść knotem do 1250, bo jak widzimy, te kanały nam bardzo dobrze działają, także tutaj te poziomy bym obserwował. To jest interwał jednodniowy. No na 4-godzinówce może pojawić się jakieś delikatne odreagowanie, no ale jednak jesteśmy w trendzie spadkowym i grajmy z tym trendem. Jeżeli ktoś chce grać na odbicia, no to wyznaczyć sobie bardzo dokładnie miejsca, gdzie mogą te odbicia nastąpić, żeby się nie pokaleczyć, nie łapać spadającego noża. Jesteśmy obecnie na wsparciu, także no tutaj było można zagrywać, tylko że jest to już trzeci test, także to wsparcie nam słabnie tutaj i myślę, że może nam puścić. Jeżeli ono nam puści, no to tutaj mamy kolejny target w okolicach 1342, także bardzo ostrożnie z longami i wąski stop loss. Wchodzić tylko w dokładnych miejscach, tu widzimy 4,61, także no to odreagowanie się powinno tutaj pojawić, ale czy się pojawi, no to trudno przeczuć. Cały rynek spada i myślę, że będzie spadał. Także przechodzimy już do Bitcoina. We wczorajszej analizie, jednej z analiz, tutaj mamy interwały jednodniowe. Ciekawa rzecz, którą chciałem wam pokazać, to jest ten gap na CME, który myślę, że na 99% będzie wypełniony, czyli cena by musiała zejść tam w okolice 19,150. Jest to gap powstały w styczniu na tych wzrostach, także wcześniej już mówiliśmy też, że ten gap tu pozostał i prędzej czy później będzie wypełniony. No i tak właśnie widzimy, że cena tutaj dochodzi do tych poziomów. Natomiast tutaj widzę wsparcie na 19,188 i 18,480. Jeżeli ta strefa puści, no to już lecimy tutaj 17,200, 17,500. Także jeżeli po wypełnieniu gapa cena nie zawróci, no to będziemy mieli głębsze zejście. No i może zgodnie z Wyckoffem wybijemy nowe dołki. Także czy to tak od razu się stanie? Raczej nie sądzę. Myślę, że zobaczymy jakieś podbicie, odreagowanie, chociażby przetestowanie tej strefy tutaj. Widzieliśmy, że żadnego testu nie było. Jeżeli już nie ta strefa, no to tutaj tą strefę może przetestujemy. Także tam okolice 12600, 20600, 20800 i tutaj będzie próba powrotu. No ponownie to 20800 staje się silnym oporem dla ceny i będziemy te rejony obserwować. Przechodzimy na następny wykres. A ten odpuścimy tutaj. Tutaj widzimy na 4 godzinach. Tak, tutaj mam ten 4-godzinowy wykres.
widzimy, że już jesteśmy na 4 godzinach. Te EMA Ribbons pokazują nam, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Żółta linia, jeżeli jest do góry, no to jest to trend wzrostowy. Jeżeli jesteśmy pod liniami i po jest to żółta jest na dole, no to jesteśmy w trendzie spadkowym i to silnym trendzie spadkowym. Także tutaj też widzimy wybicie na Bollingerze, na D1. Tutaj jak sobie wejdziemy, to rozmawialiśmy wczoraj o wybiciu tej lokalnej tendencji wzrostowej. Przepraszam, lokalnej tendencji wzrostowej, tak? Tutaj była, usuniemy może te EMA Ribbons na chwilę. Lokalna tendencja wzrostowa została wybita. Był to pierwszy sygnał osłabienia tego trendu wzrostowego, który mieliśmy. Kolejny sygnał to była aktywacja scenariusza M. Wybicie tej zielonej strefy, wybiliśmy strefę zieloną, pierwszy target osiągnięty, cena zeszła niżej, także spodziewam się dojścia do tej strefy 19200 i finalnie 17520 i tu będę patrzył, co się dalej dzieje. Jeżeli wybijemy to 19200, to myślę, że już nie ma tak zbyt dużo. Tutaj jest jeszcze 18200, później następny przesunek dół tej konsolidacji, którą tutaj mieliśmy i tutaj będę oczekiwał tego zejścia. Niemniej jednak no, myślę, że jakieś delikatne odbicie powinno się pojawić. Możemy sobie tutaj zmierzyć na przykład zakres tej największej korekty w tym ruchu spadkowym, jaki mieliśmy. Momencik, zróbmy. Ta korekta spadkowa. Tak, zaznaczmy ją. Żeby tylko na D1 nam się to wyświetlało, żeby nie było bałaganu na innych interwałach. Tutaj była zaakceptowana ta korekta i tutaj gdybyśmy mieli podbicie, no to okolice 21 tysięcy, no gdybyśmy robili zasięg tej korekty. Niemniej jednak ja uważam, że aż tak wysoko na ten moment nie podbijemy, tym bardziej, że dzisiaj mamy też dane na rynkach ogłaszane po południu i myślę, że tutaj ten ruch raczej się nie odbędzie aż w takim zakresie. Jest to jeden dzień, interwał jednodniowy, ta świeca dopiero się tworzy. No, także jakbyśmy zmierzyli cały ten spadek, no to tu mamy 0,38. Ja tutaj bym oczekiwał teraz bardziej te rejony 2400. To jest pierwszy taki pierwszy opór, który widzę dla ceny i no, możliwość jego przetestowania. Także tutaj bym to zostawił w ten sposób i cena w tym zakresie 2419-200. Myślę, że tutaj będzie się poruszać. Ja już jestem całkowicie prospadkowo nastawiony na ten moment. No, trend się odwrócił, jak widzimy. Tutaj wybiliśmy średnią kroczącą 200. Rynek się sypnął od razu. Także lecimy. Tu mam 18700. Następny 726, następny target wyznaczony, jeżeli przebijemy tą tutaj linię, którą wyznacza nam VPVR, gdzie był najsilniejszy poziom transakcji. Także tutaj spodziewam się zejścia do tego poziomu. To jest wszystko interwał jednodniowy, także szeroki interwał. Jeszcze przejdźmy sobie do kręgów, które naprawdę bardzo ładnie zadziałały. Tutaj wybicie tego czerwonego kręgu, o którym mówiliśmy, no i zejście ceny niżej i tak pierwsze wsparcie dla ceny to jest 19976, następne 19711, gdzie mamy 200 średnią kroczącą na ten moment i później ta linia, która jak popatrzymy historycznie, była bardzo ważną linią wsparcia i oporu.
i spodziewam się 19,340 zaksięgowania. Także knotem możemy dojść tutaj, knot zejdzie nam w te rejony, także tutaj te poziomy do obserwacji jako wsparcie, jeżeli 19,976 nam puści, czy tam okolice 19,950, no to wówczas myślę, że zobaczymy te niższe rejony i to jest, a odbicie zobaczymy dopiero z poziomu 19,711, jakąś reakcję na to, co się dzieje. Tutaj mam jeszcze nowy wykres, który stworzyłem odnośnie kręgów też i kanału FIBO. Tamten działa. Tutaj mamy troszeczkę inaczej poprowadzone kręgi. Też one działają i myślę, że tutaj przetestowanie tej linii właśnie na 19,350 jest bardzo prawdopodobnie, może zwiększymy zasięg troszeczkę tego VPVR-u. Tutaj na jednodniówce. Tego lokalnego, żebyśmy mieli jakieś tam dodatkowe punkty odniesienia. I wówczas... Widzimy, że wyszliśmy z tej strefy dołem, także tutaj pierwszy taki opór to jest 20,276. Jeżeli byśmy chcieli powrócić, 20,276 to jest taki bardzo lokalny opór, to jest 4-godzinówka. I on również będzie nam wynikał z mierzeń FIBO, które na ten moment mamy. Jeżeli sobie zobaczymy, tutaj mierząc cały spadek, to jest za daleko. Za duży ten ruch, także 19,350 pierwszy przystanek. Z tego co tu widzimy, jeszcze możemy poprowadzić sobie jedną linię, która może lokalnie nam coś podpowiedzieć. Ok. Tutaj po tych szczytach. No i ona też nam tutaj się zbiega, także no myślę, że 19,350 zobaczymy i ja będę pod to zagrywam. Tutaj będę próbował wejść w pozycję długą i wówczas będę obserwował, jaka będzie reakcja ceny. To tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim udanego dnia. Uważajcie z longami, z zagraniami na odbicie, ponieważ no, mamy bardzo silny trend spadkowy i myślę, że będzie on się nasilał jeszcze, bo może się pojawić bardzo szybko jakaś panika i wówczas cena szybko zejdzie w dół, tak jak to miało miejsce wczoraj. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone wyprzedają bitcoiny, oni sprzedali chyba 45 tysięcy bitcoinów, mają na sprzedaż, nie zależy im na cenie, im zależy bardziej na zniszczeniu kryptowalut. Także sprzedają po tyle, po ile sprzedają i nie dbają o to, co się będzie działo z rynkiem. Miłego dnia i do usłyszenia.